Witam Was bardzo serdecznie. Moim i Waszym gościem jest Marcin. Cześć Marcinie. Witam serdecznie. Marcina, kiedyś już gościliśmy na kanale wideo prezentacji. Jak się zaczynała pandemia, rozmawialiśmy sobie o losie pacjentów w karetce lub też losie pacjentów, do których karetka nie dojechała. Marcin jest bowiem ratownikiem medycznym, pracuje zarówno na dyspozytorni, jak i na karetce. Jeśli odkopię tamte materiały, to dam do nich linki w opisie. To jest bardzo ważne, żebyście sobie je przypomnieli. Bo my, Polacy, bardzo szybko zapominamy, i przez to niestety historia często do nas wraca. A tam Marcin mówiąc wprost, mówił o tym, w jaki sposób ludzie umierali w karetkach, jak, z czego to wynikało, jak to przebiegało, oraz jak ludzie umierali w oczekiwaniu na karetkę. A Broń Boże, nie była to ani wina Marcina, ani ratowników medycznych, tylko nazwijmy to systemu. Dobrze, to tak mniej więcej powiedziałem o co chodzi? No, bardzo do dobrze, w punkt. Marcin ma zmieniony głos, jak pewnie słyszycie, ze względu na to, że żyjemy w takim kraju, który twierdzi, że jest demokratyczny, twierdzi, że jest wolność słowa, ale, ale tylko twierdzi, i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że gdyby ustalo, ustalił przełożony Kim jest Marcin, to mimo tego, że zakładam, że powie samą prawdę, to ze względu na to, że tak jak rozmawialiśmy wcześniej, pewnie część tej prawdy jest niewygodna, to mógłby nawet stracić pracę. Chyba wszyscy pamiętamy, co się działo nie tylko w zawodach medycznych przez ostatnie dwa lata. 200 tysięcy ponad normatywnych zgodów. Przez ostatnie dwa lata i nie mówić o tym, po co drążyć temat, było koniec, nie szukać przyczyn. Niestety tak próbuje się e, zrobić, m.in. dając ministrowi Niedzielskiemu nagrodę. Drodzy Państwo, tak, dostał nagrodę. E, dzisiaj chciałbym z Marcinem porozmawiać w kontekście tego, że. Pan minister Adam Niedzielski i rząd Prawa i Sprawiedliwości od 1 kwietnia, ale to nie jest prima aprilis, od 1 kwietnia strasznie zmienił zasady postępowania w związku z COVID-em. Konkretnie jeśli chodzi o testowanie pacjentów przed udzieleniem im pomocy medycznej. Marcin, czy ja, jeśli powiem, że od tej pory kazał pan Niedzielski... Traktować COVID jak zwykłą grypę, to zrobię nadużycie, czy to jest dobre porównanie? Bardzo dobre porównanie, bo w żaden sposób nie jesteśmy rozróżnić w stanie COVID od grypy. Czyli minister Niedzielski został foliarzem. I płaskoziemcom, i szurem. Bo przecież tak wcześniej byli nazywani ludzie, którzy tak mówili. Myślę, że, że bardzo sprytnie próbują zakończyć po prostu pandemię tak, żeby już tego tematu dalej nie drążyć, więc takie, a nie inne działania podejmuję. Dobra. Znaczy, nie dobra, bo uważam, że to powinno być rozliczone. Jakbyś mógł, zaraz sobie porozmawiamy, jak jest teraz, ale żeby to osadzić w kontekście, czy mógłbyś przypomnieć, jak było w dobie covid -u? Powiedzmy, że dzwoni moja żoda, i mówi tak, że... Coś się złego stało z Krzysztofem. E, złapał się za serce. E, powiedział, że go strasznie boli, że czuje straszny gorąc i upadł. I stracił przytomność. Rozumiem, że to oznacza, że jest podejrzenie zawału. No, Mogą te objawy to sugerować. Dobra. Przyjeżdżasz po mnie w dobie COVID-a. Jeszcze, powiedzmy, przyjeżdżasz do mnie... 20 lutego, 20 lutego 2022 roku. Przyjeżdżasz po mnie. Jaka jest wtedy procedura? Co ty robisz najpierw? No to standardowo, tak. Pierwsze to jest ocena stanu pacjenta, tak, badanie podmiotowe, przedmiotowe, wykonanie chociażby też EKG, tak, jeżeli jest potrzeba, to wykonanie teletransmisji, jeżeli są zmiany w EKG do ośrodka kardiologicznego. No ale standardowo też podczas, przed transportem do szpitala no trzeba zrobić wymas, tak, żeby być pewnym, że pacjent jest chociażby w tym szybkim naszym teście, który wykonywaliśmy w Pogotowiu, że jest wynik ujemny i możemy zabić pacjenta do powiedzmy tak zwanego ogólnego gdzieś tam szpitala lub też do szpitala powiedzmy też rejonowego, ale z zastrzeżeniem, że pacjent trafia na... Część wydzieloną dla pacjentów z COVID-em, tak? To też się troszeczkę poprawiło. Przy czwartej fali, trzeciej fali już było troszkę inaczej niż przy pierwszej, drugiej. Okej, okay, czyli robisz mi testa na COVID. Tak. Mimo tego, to że był... ja mam problem, że ja zawał. Ale to była procedura w zasadzie obowiązkowa. Szpital żaden nie chciał przyjąć pacjenta bez wykonanego testu antygonowego. Powiedziałbym ok, żeby zakomunikować, że usłyszałem, ale jeszcze ktoś pomyśli, że mi się to podobało. Mówiło się bardzo dużo w mediach, tak trochę, pewnie na zasadzie licencja poetyka, że ludzie umierali w karetkach, czekając na wynik testu na COVID. Czy to jest bardzo przesadzone? W pierwszej i drugiej fali było to wręcz nagminne, ponieważ wykonywano w głównej mierze testy PCR, czyli przyjeżdża w zespół. Na SOR pacjent oczekiwał w karetce, e, zrobiono mu wymaz na sor -ze. czasami to trwało 3-4 godziny, zanim wpuszczono w ogóle zespół do środka z pacjentem, e, będąc pewnym, że ma test PCR ujemny. Zmieniła się troszeczkę sytuacja w momencie, kiedy wprowadzono do zespołów ratownictwa medycznego testy antygenowe. Wtedy my tak naprawdę już wykonywaliśmy ten test, no to tam wykonanie tego testu do 15 minut trwa, więc można wiele innych procedur jeszcze w trakcie robić. Jeżeli się jest tu, powiedzmy zgranym w zespole tak, na wstępie zrobi się test, w międzyczasie później badanie, to tak naprawdę już na koniec tego badania wiadomo jaki jest wynik. Tak? Ale też spotykałem się z momentami takimi, że mimo wszystko próbowano wymusić. Oczekiwanie w karetce pacjenta, bo chcą jeszcze zrobić test te PCR, bo wyszedł wynik wątpliwy albo jedna kasetka wyszła ujemna, druga dodatnie, bo czasami też robiliśmy dwie, jak wyniki wychodziły powiedzmy zafałszowane. Więc też takie sytuacje miało miejsce, natomiast nie w tak dużej ilości i nie na tak notoryczną skalę, jak to było w pierwszej i drugiej fali. A co by było... Gdyby taki test, o którym tutaj mówisz, wyszedł pozytywny, masz człowieka, który potrzebuje pomocy, nie wiem, bo ma słabą nogę, albo bo ma problem z sercem, ale wychodzi mu test pozytywny, czyli jest... No właśnie, co wtedy? W pierwszej i w drugiej fali był to ogromny problem, bo tak naprawdę woziliśmy pacjentów do szpitali jednoimiennych. To wydłużało tak naprawdę diagnostykę i leczenie tego pacjenta czasami naprawdę o parę, paręnaście godzin. W kolejnych falach, no to nie ulega wątpliwości, że poprawiło się to, e, mianowicie e, w szpitalach zorganizowano na oddziałach ratunkowych tak tzw. bufor, e, gdzie pacjent trafiał nawet z wynikiem dodatnim, ale w szpitalu najbliższym powiedzmy tego miejsca zamieszkania, e, co nie znaczy, że pacjent efektywnie na tym oddziale dostawał pomocy, bo jeżeli nie było na oddziale na przykład kardiologicznym wydzielonej części dla pacjentów covidowych, to pacjenci też potrafili być z tego buforu z kolei transportowani też do odległego szpitala i to, to leczenie też potrafiło się wydłużać. Czyli bywało tak, że pacjent, który potrzebował prawie że natychmiastowej pomocy. Nie dostawał tej pomocy da czas ze względu na procedury covidowe? Było to coraz rzadsze, bo pojawił się wręcz odwrotny problem, że pacjentów z covid bardzo chętnie przyjmowano, bo dyrektorzy wyczuli pieniążki, które za tym idą. Natomiast my mieliśmy problem z pacjentami niecovidowymi, żeby ich przekazać. Czyli zdrowy człowiek z zawałem to był problem. Zdrowy człowiek, nie wiem, z ostrym brzuchem, tak? nie wiem. Yy, z zapaleniem wyrostka, yy, człowiek z jakimiś dusznościami nie wynikającymi z covidu, z oszczynie asmy, po HP, to był problem przekazania, bo wolano mieć pacjentów covidowych, położyć sobie ich na sali. Parę godzin ich obserwować, zablokować się w ten sposób SOR, a już innych pacjentów nie przyjmować. No, Tam tych się bardziej opłacało po prostu przyjmować. Dobrze zrozumiałem, że chodziło o pieniądze? Tak, ewidentnie tak. Zanim przejdziemy dalej, ja nie ukrywam, że znam odpowiedź, ale chciałbym, żeby to padło z twoich ust. Jak bardzo ważny jest czas w przypadku na przykład pacjenta z udarem czy pacjenta po zawale? żeby skutecznie wykonać e, zabieg, tak, udrożnienie naczyń wieńcowych, e, no to jest 4 godziny. Później są już nieodwracalne zmiany w sercu. No, tak samo tyczy się to udaru. 4 do 6 godzin, tak? Dobrze pamiętam, że pacjent z tak zwanym wczesnym udarem można mu te skutki prawie że cofnąć? Tak, dokładnie, zabiegiem trombolizę można, lub trombolektomii, jeżeli trafi do odpowiedniej placówki, można to praktycznie bez uszczerbków neurologicznych powrócić do normalnego funkcjonowania, tak? Jeżeli jest to wszystko w okienku neurologicznym udarowym. A w jakim stanie zwykle są pacjenci, którym się nie udaje tego zrobić na czas, na przykład dlatego, że czekali na wynik testu? Albo jak mówisz, no. Ze względów pieniężnych mogli je być przyjęci? E, bardzo często no jeżeli chodzi o udary, no to są pacjenci z, z niedowładami tak, połowiczymi, czyli mają niedowład z jednej strony ciała, zaburzenia mowy, zaburzenia ruchu, różnego rodzaju padaczki później e, poudarowe. Natomiast jeżeli chodzi o pacjentów z zawałami, są to niewydolność krążenia, tak, e, duszności, arytmie, kołatania serca. No, szereg dolegliwości, które też nie są później za sobą kolejne i kolejne, to idzie kaskadowo. Czyli nie dość, że się obniża człowiekowi jakość życia, to jeszcze skraca się to życie. Bez wątpienia, tak. Nie wzdycham do tego, co, do twojej osoby, tylko do przeraża mnie to, w jakim czasie żyjemy. Jak myślisz, 200 tysięcy nadmiarowych zgodów mieliśmy przez okres covidowy. Chyba teraz to już chyba nawet jest ponad 200 tysięcy. Jak wiele z tych 200 tysięcy podatmiarowych zgodów, tak mniej więcej na Twoje wyczucie, ile to jest stricte COVID, a ile to są procedury, które były zastosowane? Myślę, że trzeba zacząć od tego, że te procedury często po prostu wykluczały możliwość leczenia prawdziwej przyczyny, z, której, z którą pacjent trafił do szpitala, więc sam COVID ciężko mi jest oszacować procentowo chociażby. Natomiast znakomita większość pacjentów umierała z tak zwanymi chorobami współistniejącymi, czyli de facto z powodu swoich chorób przewlekłych. Przy których po prostu przyklątał im się COVID i nie do końca COVID powodował zgon, tylko zgon powodowało ich choroby. Te, na które chorowali, lub też zachorowali nagle, tak. A jak jest teraz, od 1 kwietnia? To znaczy, no jeśli teraz... chodzi o przepisy, no bo praktyki to jeszcze nie znasz, bo widzowie tutaj musimy powiedzieć wam, nagrywamy to 1 kwietnia, czyli w pierwszy dzień obowiązywania tych nowych zasad. Więc UZUS się jeszcze nie, nie wykształtował. Ale jak przepisy teraz każą wam postępować? Dostaliśmy z, dosłownie z chwili na chwilę pismo z Ministerstwa Zdrowia, że NFZ nie będzie płacił za testy covidowe. E Czyli de facto jakby powiedziano nam, że mamy tych testów nie wykonywać, a już około 2-3 tygodnie temu w systemie, którym operuje Państwowe Ratownictwo Medyczne zniknęły rozpoznania COVID i zniknęły procedury do wpisania przy karcie medycznych czynności testów. Tak? Czyli już od trzech tygodni powolutku wygaszano w ogóle możliwość rozpoznania takiej choroby jak COVID a w tej chwili zablokowano to całkowicie, no, sądząc, patrząc po tym, co się dzieje na świecie, co się otacza nas, tak. Sądzę, że jest to po prostu celowe wygaszenie tej choroby medialnie, zaniżenie tak naprawdę statystyk, bo jeżeli się wycofuje możliwość testowania pacjentów, gdzie średnio siedmiodobowy wynik obecnie to jest około 5,5 tysiąca zakażonych dziennie, a pamiętamy, że lasy zamykano, nas w domu zamykano przy 200-300 zachorowaniach, a teraz mamy 5,5 tysiąca i nie możemy pacjenta zdiagnozować, czy aby czasem nie ma COVID-u. Bo to wszystko działa w dwie strony. Można dziecko wylać z kąpielą, bo jeżeli ktoś faktycznie ma COVID, my go nie jesteśmy w stanie rozpoznać, bo tak naprawdę ma bardzo podobny przebieg, objawy, tak jak zapalenie płuc, jak grypa w początkowej fazie. Więc ciężko jest naprawdę rozpoznać, dlatego były te testy. Jeżeli teraz nie możemy tego z kolei robić, to też stwarzamy, według mnie, zagrożenie dla innych pacjentów, z kolei kładąc ich na tej samej sali pacjenta covidowego i niecovidowego, bo no o tym nie będziemy wiedzieć. Czekaj, ja chciałbym coś tam sobie dopowiedzieć, dopytać też, bo pamiętam, że na ostatniej konferencji prasowej pan minister Adam Niedzielski powiedział coś takiego, że on uważa, że od 1 kwietnia będzie zdecydowanie mniej nowych zakażeń. Ja tam się, się, sobie śmieszkowałem, jak robiłem analizę tej konferencji, że ha, 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 jakiś jasnowidz się z niego zrobił i sugerowałem, że to pewnie dlatego, że planuje zrobić zmniejszenie ilości testów. Bo jak mniej testów, to mniej wyników pozytywnych. Z tego, co ty mówisz, to, to miałem rację. Nawet nie, nie doceniłeś możliwości pana ministra. On po prostu przestał wykonywać te testy. Przestał za nie płacić. A jeśli nie macie w karcie wpisanej w ogóle takiej procedury, to to jest trochę tak taki, taki quasi zakaz. No bo. Teraz rozumiem, że chcielibyście sami prywatnie kupować te testy i sami za nie płacić. Żadne pogotowie tego nie będzie robić, ale druga kwestia, że już od trzech tygodni w pogotowiu, nawet jeżeli wychodził mi wynik dodatni u pacjenta, to ja i tak tego rozpoznania mu nie mogłem wpisać, bo nie miałem go w wyborze, tak, w ICD-10, żeby móc to wpisać, czyli w statystykach, nawet jeżeli był dodatni, to on nie istniał, ten pacjent. Doktor Ekonomii Adam Niedzielski. Do, na statystyce to on się zna. E... No Słuchaj. Zacząłeś mówić o tym, co się stanie, jak taki covidowy pacjent trafi na oddział ogólny. E... Jakbyś mógł to dalej pociągnąć, i też chciałbym, żebyś zweryfikował trochę informacje, które posiadam z innych źródeł. Że generalnie na polskich oddziałach szpitalnych problemy były tak zwane zakażenia szpitalne, czyli na przykład grypa albo zapalenie płuc albo inne choroby zakaźne. Rozdosiły się po szpitalach i pacjent na coś tam leżał i łapał da na, łapał na, na oddziale właśnie grypę, zapalenie płuc, czasem gromkowca złoślistego. To, to, to prawda jest, że takie problemy były. Tak, zakażenie wewnątrzspitalne no, to jest jeden z takich epidemiologicznych czynników, z którymi no, my walczymy, tak? staramy się tego unikać, ale one się zdarzają i są ryzykowne dla pacjentów, bo to są bardzo często jakieś tam szczepy lekooporne, trudne w leczeniu, zmutowane, no, więc bardzo staramy się unikać tak? zakażeń pacjentów wewnątrzspitalnych. Przepraszam, że zadam ci oczywiste pytanie, to znaczy pytanie, na które jest oczywista odpowiedź, ale chcę, żeby to wszystko było uporządkowane. Powiedzmy, że jestem pacjentem po zawale i leżę sobie na takim oddziale dla zawałowców i łapię chorobę szpitalną. Jak to zmienia moje rokowania? W zależności tego, jaka to choroba, tak? E, natomiast no powie... co do zasady e, no wiadomo, że nie jest to nic dobrego, bo to jest jako powikłanie, tak? Powikłanie, już gdzieś istniejącej choroby jest nadkarzenie, może prowadzić do różnych rzeczy. Pacjenta po zawale nie wiem, może prowadzić do niewydolności oddechowej, tak, niewydolności krążenia, różnych rzeczy, tak? To ciężko jest tak generalnie określić, natomiast e, na pewno nie jest to coś, co jest pożądane, tak? A jak to jest w kontekście COVID? -a? Bo powiem Ci tak, że mnie już zaczyna powoli głowa puchnąć. Bo jeszcze niedawno zabraniano nam wyjść do lasu. Do dziś niektórzy ludzie noszą baseczki to na ulicy. Pamiętam z wakacji osoby, które pływały w baseczkach, w basenie, w wodzie. Raz widziałem panią, jak się przez to podtopiła, bo tam jej woda chlapnęła na tą maseczkę. Tak bardzo mm. się boimy wirusa, bo on jest rzekomo tak bardzo zaraźliwy. Ja tutaj zacytuję tylko doniesienia medialne, że wystarczy przejść koło człowieka, który huchnie w naszą stronę, już możemy złapać. Z drugiej strony, wirus jest tak strasznie zjadliwy, że, no, że zdrowe osoby po prostu całkowicie zwala, zabija. Już pomijam te rzeczy, które potem się okazały nieprawdą, czyli tam na przykład te kowoje ciężarówek, no ale przesłanie było mniej więcej takie. Strasznie zaraźliwe i strasznie zjadliwe. No to i, i do tego stopnia, że musieliśmy być zamknięci w domu, nie wolno było wchodzić do lasu i tak dalej. No to jak to się ma teraz do tego, że do szpitala potencjalnie wpuszcza się człowieka, który ma tego covid biorąc pod uwagę, ile ludzi wchodzi, wychodzi do tego szpitala, no to ja rozumiem, że za chwilę na każdym oddziale będzie COVID. Przynajmniej... Co do zasady, jeżeli chodzi o te maseczki, no i jakaś tam skuteczność, no ja czytałem różne badania i raczej powątpiem masową skuteczność maseczek. Natomiast jeżeli chodzi o służbę zdrowia, tak, o placówki służby zdrowia, no to tam dalej jest obowiązek noszenia moskitów. Tak, ale ja bardziej piję do tego, że. Natomiast. Czy to, mhm. to zaraz jest. Że albo, albo, albo. Wiesz, 31. 30. Inaczej, jeszcze tydzień temu musiałem. Jeszcze tydzień temu wirus był tak strasznie zajadliwy, że jak wchodziłem do płaza musiałem mieć baseczkę. Rok temu będzie w ogóle wychodzić z domu, a teraz pacjent z COVID-em może leżeć koło pacjenta po zawale. No, to mi się no i... tak strasznie w głowie nie mieści. Zwłaszcza coś tak z sprawdzi. Biorąc pod uwagę jeszcze no, mikro, który jest faktycznie bardziej zaraźliwy. E, może mniej zjadliwy, to na pewno mniej zjadliwy, ale bardziej zaraźliwe. No, będą to zachorowania, tak? E, tylko że no, tak jak pan minister niedzielski stwierdził, no będziemy to leczyć standardowo jak grypę, bez, bez zbędnych e, całego szumu tego wokół e, izolacji, kwarantan i tak dalej. Natomiast uważam, błędem jest to, że tych pacjentów nie będzie się testować, ponieważ e, można by było w jakimś tam stopniu dalej ograniczać rozprzestrzenianie się tej choroby, a w tej chwili puszcza się to na żywioł. Jakie będą tego efekty? Ciężko powiedzieć. Cały czas w Polsce był problem taki, że głównym miejscem, w którym ludzie się zarażali, to nie były sklepy, to nie były restauracje, puby, tylko to były szpitale. Cały czas największą część statystyk zajmowały szpitale. Ludzie zarażali się w szpitalach, ale i tak byli mimo wszystko gdzieś próba odizolowania chorych covidowych od chorych nie covidowych. W tej chwili tego fizycznie po prostu nie będzie można zrobić. Wspomniałeś o leczeniu. Jakoś w zeszłym roku, tak na jesieni, gruchnęła informacja, że są już leki na COVID. Czy ty masz jakiekolwiek informacje, żeby te leki były stosowane tak nie dla VIP-ów w specjalnych miejscach, gdzie się vip leczy? To tak po prostu. No. Jak zachoruję na grypę, to mogę sobie kupić jakieś takie quasi-leki. Formalnie co chyba naprawdę leki na grypę, które mi tam złagodzą objawy i tak dalej. Natomiast tam Pfizer bodajże zrobił taki lek-lek na, na COVID. Czy, czy ty masz jakąś informację, żeby to było już, nie wiem, przypisywane pacjentom, stosowane? Są to leki przepisywane pacjentom, ale bardzo, bardzo rzadko. I generalnie są to tylko leki ze wskazaniem konkretnie covidowych i tylko lekarz może je wypisać, absolutnie nikt sobie nie może ich tak kupić sam. I też jest jeszcze inny problem, tak? No to co lekarze się bardzo mocno denerwowali z podstawowej opieki zdrowotnej, że osoby po 60 roku życia muszą w przeciągu 48 godzin przebadać i to był bardzo wiele razy kłóciliśmy się w imieniu pacjentów, dzwoniąc od nich z telefonu jako zespoły ratownictwa medycznego i wymuszając w sumie to, co mają w obowiązku, tak? Lekarze. I najczęściej to było tak, że wtedy dopiero lekarze przepisywali te konkretne leki, które są dedykowane. Natomiast raczej nie jest to jakiś nagminny proceder, że te leki są faktycznie w takim obiegu i są dość powszechnie stosowane. Raczej to jest jakiś margines, taki nieduży u osób, mocno obciążonych. Na końcu chciałbym cię spytać jeszcze o dwie rzeczy. Pierwsze to opinia, a drugie o twoją prognozę na jesień. Może najpierw zacznijmy od tej opinii, a o prognozę na jesień tak dla widzów, dlaczego to pytam? Bo ja się na medycynie nie znam, jestem zwykłym pacjentem, no ale na statystyce to się trochę znam i umiem porównywać pewne dane, i zauważyłem niesamowitą zbieżność sezonów grypowych z sezonami covidowymi i umiem też czytać informacje przychodzące z zachodu, ze wschodu. Widzę, co się dzieje w Chinach i mam takie nieodparte poczucie, że na jesieni może znowu pojawić się dużo różnych zakażeń. Ale to jest taka moja opinia, a najpierw właśnie Marcin, jakbyś mógł powiedzieć o tym wszystkim, co się działo przez ostatnie dwa lata, co się dzieje teraz. Jaka jest twoja opinia? Jestem przekonany, że to nie jest koniec, że to jest chwilowe wygaszenie i to jeszcze tak bardzo mocno, sztucznie wygaszenie tej choroby. Natomiast ona, jeśli nie wróci i mam takie nieodparte wrażenie, słuchając już gdzieś tam, chociaż coraz ciszej słuchać naszych szanownych ekspertów z byłej Rady Medycznej przy premierze, ale oni cały czas przebunkują, że ta choroba wróci, że to nie jest koniec, że może zmutować w różne inne warianty. Natomiast już jest przebunkiwane, że osoby, które przyjeżdżają do nas ze wschodu, że tam jest mało wyszczepień i że one stanowią zagrożenie, że to może być problem i myślę, że przyjdzie jesień i będzie zrzucone na uchodźców, że no tutaj u nich jakaś mutacja znowu już powstała, nie wiem, ze względu na skupisko, ze względu ludzkie, tak, ze względu na to, że są niewyszczepieni i będziemy mieć z powrotem od nowa cały ten embaraz. To straszne tak zrzucać na uchodźców, zwłaszcza, że pamiętam, że na ostatniej konferencji prasowej jakiś pan tam był koło ministra Niedzielskiego, ale taki chyba zacny, skoro go wzięli na tę konferencję. No i on mówił, że u uchodźców jest bardzo wysoka odporność. Ja też się zastanawiałem, dlaczego on tak twierdził, bo tam poziom wyszczepienia jest chyba 3%. Mówi o trzeciej dawce. No to by znaczyło, że mają naturalną taką wysoką, no albo nie wiem. sobie powiem Ci, że jeżeli chodzi o odporność, to, to jest w ogóle bardzo. I to chciałbym, żeby mocno wybrzmiało, że, żeby ludzie wiedzieli, że przeciwciała Przeciwciała to są takie, no, powiedzmy, nasze bariery ochronne, ale one zanikają dość wcześnie w każdej chorobie. Natomiast jest jeszcze odpowiedź komórkowa, która się utrzymuje latami. I są testy już w tej chwili i pokazują one bezsłownie, że ludzie, którzy przechorowali nawet przy pierwszej fali, dalej mają odporność komórkową i są chronieni tak naprawdę. Więc ta odporność jest. Pytanie, jak ta odporność będzie przy innych mutacjach, tak? Natomiast uważam, że mimo wszystko jest też odporność krzyżowa, więc nawet jeżeli pojawi się jakiś inny wariant, to, że będziemy ciężko przechorowywać, raczej uważam, że nie. Będzie to już coraz lżejsze będą te przechorowania ze względu na to, że większość społeczeństwa już miało kontakt czy z jednym wariantem, z drugim, trzecim, czy też ze szczepieniem. Natomiast... Yy... Cały czas ten temat będzie, ponieważ ten temat wiąże się z ogromnymi pieniędzmi dla koncernów farmaceutycznych i one tak łatwo tego nie odpuszczą. Czekaj. Znowu chciałbym, żeby dopytać o rzecz oczywistą. Dam odpowiedź, ale niech to padnie z Twoich ust. Czy ty sugerujesz, że wyznaczanie poziomu odporności wyłącznie na podstawie liczby przeciwciał jest błędne? Bo trzeba sprawdzać odporność komórkową. Dokładnie tak. Dalej. Ospa wieczna. Akurat taką chorobę. Taka choroba jest ostatnio mi bliska. Ktoś w mojej rodzinie złapał ospę wieczną. Ja się tą osobą zajmowałem, więc miałem z nią niesamowity bliski kontakt. Ja ospę wieczną przechorowałem ponad 20 lat temu, prawie 30 i mimo dość sporych obciążeń, zachorowywania się i tak dalej, nie złapałem, bo byłem odporny, bo przechorowałem to prawie 30 lat temu. Czy jest możliwe, że podobnie będzie z COVID-em? Że tak długa będzie ta odporność? Wiadomo, wirus ospy, wirus covid -a to są zupełnie inne wirusy. Tak? Wirus COVID jest wirusem przynoszonym jest wirusem obejmującym głównie drogi oddechowe. Tak? Też ma cechy takiego sezonowości więc... i też daje chyba słabszą odporność co do zasady przechorowania niż w przypadku ospy. Natomiast wiele osób, nawet na przykładzie grypy, nie wiem, ja przechorowałem grypę w 2012 roku ostatni raz, a jeżdżę do pacjentów, nie było żadnych maseczek, nie nosiliśmy niczego. I od tamtej pory nie zachorowałem na żadną grypę, a też nie było szczepiony na grypę. I myślę, że podobnie jest z koronawirusem. Ja go przeszedłem na pewno dwa razy i tą ostatnią omikrona też go przeszedłem. Moje, moja choroba wyglądała tak, że miałem parę godzin gorączkę. I to wszystko. Więc kwestia też odpowiedzi człowiek może nawet nie powiązać tego, że to akurat jest COVID. Tak może lekko przejść w to. Cóż Marcin, ja tobie bardzo serdecznie dziękuję, A wam pacjenci, wam widzowie, bo nie jestem lekarzem, nie mam pacjentów, ma widzów, wam widzowie zdrowie życzę. Jeżeli Krzysztofie ja mogę, tak. tylko powiedzieć. Jasne, dostarczyć. jasne, proszę, przepraszam, że tak zakończyłem. W mojej ocenie jako społeczeństwo powinniśmy domagać się rozliczenia. Tego wszystkiego, co było na przestrzeni tych dwóch lat i nie dawać się zwodzić z tym, że w tej chwili jest... Taka sytuacja na wschodzie, a nie inna, bo to jest na rękę rządzącym w tej chwili. A my powinniśmy teraz powiedzieć sobie, że to jest czas rozliczeń, że skoro przy 5,5 tysiąca zakażeń wygaszamy tę chorobę, nie robimy badań, nie robimy testów, nie robimy nic w tym kierunku, to dlaczego zamykaliśmy przedsiębiorcom firmy, dlaczego zamykaliśmy ludzi w domach przy 200, 300, 500 zakażeń? Zaptali nas w domu przy 150. Dlatego uważam, że w tej chwili nie możemy odpuścić, i to jest ten czas rozliczeń, gdzie powinniśmy jako społeczeństwo żądać i domagać się tego. Tak, ja, 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 się, ja, się, ja się przyłączę, to, że na wschodzie dzieje się strasznie, to wcale nie znaczy, że nie ma być rozliczone to, co się działo. Zdaje się, że minister niedzielski nie bierze udziału w działaniach wspierających Ukraińców, więc o co tutaj chodzi? No a to, że ostatnio dostał nagrodę, no to ja osobiście uznaję za skandal. I to, to, znaczy, najważniej... to jest wielki, wielki dramat Krzysztofie, bo to co dokonało się w służbie zdrowia na przestrzeni tych dwóch lat, śmierć tylu ludzi niepotrzebna, to jest jedna kwestia, ale druga kwestia ile przez zniszczenie w zasadzie funkcjonowania służby zdrowia taką, jaką mieliśmy przed pandemią, w tej chwili ja widzę też, jak działają przychodnie, jak działają lekarze w szpitalach, oddziały, jak funkcjonują. Trudno będzie wrócić chociażby do takiej jakości, gdzie ona wcale nie była wysoka przed pandemią. To w tej chwili będzie nawet trudno dorównać do tego. Więc y, po prostu jest system ochrony zdrowia w Polsce zniszczony. I za coś takiego pan y, minister zdrowia dostaje nagrodę, to uważam y, za skandal. Po prostu za skandal. I brak, y, brak presji społecznej, która powinna być. Która powinna żądać rozliczenia. Ja nawet nie wiem, co dodać. No... Skomentowałbym to bardzo dosadnie, bo ja nie rozumiem, jak redakcja mogła to, to, to dać Padu Niedzielskiemu. Chciałbym wiedzieć, czym się kierowali szczerze i którzy konkretnie ludzie z tej redakcji o tym zadecydowali. Natomiast powiem tak. Mi się wydaje, że przyjęcie tej nagrody przez Pada Niedzielskiego czy moja babcia by powiedziała, że pan niedzielski nie ma wstydu? Tak mi się wydaje. Ale o tym wiadomo już od dawna. Trzeba to powiedzieć wprost. Po jego często cynicznych, bezczelnych wypowiedziach. Trzeba sobie powiedzieć wprost, że on nie ma tak naprawdę honoru. Jak myślisz? To jedno, w zasadzie już odpowiedziałeś na to pytanie, że daje się, będzie jeszcze będzie dramat, nie? Będą zachorowani na pewno w jakiejś mierze, ale to wynika z, wydaje mi się, bardzo dużego lobby i tego, że ci ludzie, którzy na tym bardzo dużo zarabiali, nie chcą tracić tych pieniędzy. Boże, miej nas w opiece. Marcin, dziękuję za, wy, za wywiad, dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Wszystkiego dobrego. I dziękuję za to, że leczysz ludzi, mimo tego, że ten system jest taki do dupy. Na pewno wiem, że to obciąża Twoją psychikę, że wolałbyś pracować w lepszym systemie. Dziękuję, że ciągle. Lubię swoją na... pracę, więc pracuję i cieszę się tym, że mogę pomagać ludziom. Cześć, widzowie. Pa.